Benedykt XVI od wielu lat zdawał sobie sprawę z widma kryzysu. Który opanuje wkrótce Kościół. Jego przepowiednie. Opublikowane po latach w książce Wiara i przyszłość. W wielu miejscach okazują się trafione. Jego prognozy spełniają się. Benedykt XVI o kryzysie Kościoła. Serwis misyjny.pl. Przypomina refleksję Benedykta XVI. Jeszcze jako K.S. Joseph Ratzinger. Wieścił on trudny czas dla wspólnoty katolickiej. Do tego stopnia, że czas kryzysu będzie wielkim przesiewem. Z którego wyłoni się nowe oblicze Kościoła. Wiele lat temu Ratzinger przybliżył dla rozgłośni Hessen Rundfunk, swoje refleksje na temat kryzysu Kościoła. Z obecnego kryzysu wyłoni się Kościół jutra, który stracił wiele. Będzie niewielki i będzie musiał zacząć od nowa. Mniej więcej od początku. Ponieważ liczba jego zwolenników maleje. Więc straci wiele ze swoich przywilejów społecznych. Wieścił duchowny już w 1969 roku. Znamienna przepowiednia K.S. Ratzingera. Straszliwy wstrząs swoje refleksje przelał też na papier. Jak przypomina katolicki serwis. W tym samym roku Ratzinger pisał. Że w tamtym czasie prawdziwy kryzys ledwo się zaczął. Będziemy musieli liczyć się z tym, że nastąpią straszliwe wstrząsy. Był zdania, że Kościół odkryje nowe formy posługi. Na przykład będzie wyświęcał na kapłanów ludzi. Którzy wykonują już jakiś zawód. Nawiązywał też do samego wyobrażenia przyszłego Kościoła. Przewidział, że kryzys przerzedzi katolików do tego stopnia, że zaczną tworzyć się małe wspólnoty. Podobne do tych,
które były na samym początku chrześcijaństwa. Kościół będzie niewielki. Będzie musiał zacząć od nowa. Mniej więcej od początku. Nie będzie już w stanie zajmować wielu budowli. Które wzniósł w czasach pomyślności. Ponieważ liczba jego zwolenników maleje. Więc straci wiele ze swoich przywilejów społecznych, pisał Joseph Ratzinger. Pozostaną nieliczni. W wykładni duchownego Kościół pokona kryzys przez oczyszczenie. U jego podstaw pozostaną ludzie ubodzy i cisi. Cały proces oceniał jako straszliwy wstrząs. Ale kiedy minie już proces tego odsiewania? Wielka moc popłynie z bardziej uduchowionego i uproszczonego kościoła. W totalnie zaplanowanym świecie ludzie będą strasznie samotni. Jeśli całkowicie stracą z oczu Boga. Odczują całą grozę swojej nędzy. A zatem wydaje mi się pewne, że przed Kościołem bardzo trudne czasy. Prawdziwy kryzys ledwo się zaczął. Będziemy musieli liczyć się z tym, że nastąpią straszliwe wstrząsy, czytamy.